Cześć. Dzisiaj stream, może nie do końca zapowiedziany, ale ruszamy dalej. Dzisiaj pokrótce opowiem, co się dzieje. A dzieje się dużo. 2 września 2019 ruszamy ze sprzedażą biletów na duże śniadanie. Co to oznacza w praktyce? To oznacza, że możesz wejść na naszą stronę i zakupić bilet. A to oznacza, że 9 listopada możemy się spotkać w Krakowie i możesz korzystać ze wszystkich dobrodziejstw i inwentarza, które przygotujemy dla Ciebie. I nie chodzi tylko o jedzenie, chodzi o coś zupełnie innego. Będą naprawdę dopracowane prelekcje, które będą przystosowane, no, będą dedykowanie stworzone. Pierwszy raz ci mówcy będą mówić o tym, jakie transformacji dokonali w swoich firmach. Nigdy wcześniej o tych rzeczach nie mówili. A poza tym będą warsztaty, które będą jeszcze pozwalały Ci wzmocnić efekt tego, co się dowiedziałaś wcześniej na prelekcjach. I dużo, dużo, dużo więcej. A teraz jeszcze chciałbym omówić aspekt, co poszło nie tak. Mianowicie, jeżeli śledziłaś nas wcześniej, to zapewne widziałeś, że coś się działo, robiliśmy duże śniadanie, robiliśmy już pierwsze przymiarki. Miało to być inne miasto, Łódź. Miał być to czerwiec, czyli już jakiś czas temu. A jak się okazuje, to nie wypaliło. Jak to możliwe, że zespół, który samoorganizuje się, jest tak mocno w temacie samoorganizacji, się samo nie zorganizował? No to jest duża historia i chcemy się nią podzielić. Jest to cenna lekcja dla nas wszystkich, że no jednak ta samoorganizacja wymaga intensywnej pracy na wielu płaszczyznach. To, co jak gdyby było efektem finalnym tamtego etapu naszych przygotowań do konferencji, to spotkanie, które miało miejsce w Warszawie, gdzie wszyscy, którzy brali wtedy udział w projekcie, aktywnie wtedy przyjechali, zjedliśmy wspólny obiad i zrobiliśmy sobie takie wewnętrzne warsztaty, gdzie omówiliśmy wszystko, co nie zadziałało. Jak się okazało, było tego sporo. Będziemy się tym dzielić już na konferencji, natomiast chcę tutaj opowiedzieć o takich ogólnych wnioskach. Wybraliśmy jak gdyby trzy takie segmenty działania, które w tej samoorganizacji nie wypaliły. Pierwszy segment to jest branie odpowiedzialności i właścicielstwo. Drugi segment to jest komunikacja, a trzecie to ogarnięcie całości. I no, muszę przyznać, że te warsztaty otworzyły nam oczy. Pokazały nam, jak wiele rzeczy no, po prostu nie było przemyślanych. Moja osobista analiza jest taka, że to, że znamy się na czymś i że jak gdyby no jesteśmy głęboko w temacie turkusowych praktyk, to jeszcze nie jest tożsame z tym, że możemy od razu w grupie wręcz losowych osób, bo tak to miejscami wyglądało, stworzyć od razu takie środowisko pracy. To jednak wymaga wewnętrznej przemiany każdego z członków zespołu. I nawet jeżeli niektórzy z nas pracują już w takich turkusowych środowiskach pracy lub stosują różne turkusowe praktyki w swojej pracy czy projektach, to jednak okazało się to za mało. I no, powiem szczerze, że te warsztaty, które mieliśmy wtedy w Warszawie, to nadają się na całkiem ciekawy rozdział do książki, która opisze, może opisać, jakie błędy popełniają nowicjusze. Pomimo, że byli tutaj ludzie doświadczeni, to jednak no, była też spora ilość osób, które no, miały pierwszy kontakt z takim systemem pracy. I efekt tego spotkania jest taki, że zupełnie zmieniliśmy nasze ramy pracy, współpracy. Mam zupełnie nowe ustalenia. I dosłownie wybiorę po jednym z każdego obszaru, żeby dać Ci do myślenia, bo być może w Twojej pracy, gdzie próbujesz jakieś elementy samoorganizacji wdrożyć lub już wdrażasz, no te rzeczy mogą też być dla Ciebie bardzo istotne. A możesz ich teraz nie widzieć, bo wszystko
tym momencie w Twojej organizacji może działać jakoś, albo działać dobrze, a może działać bardzo dobrze. Więc proponuję Ci zwrócić uwagę zwłaszcza na te elementy, które teraz wymienię. W pierwszym segmencie, czyli brania odpowiedzialności i właścicielstwa, doszliśmy do wniosku, że należy jeszcze bardziej dekomponować zadania. Co przez to rozumiemy? To znaczy, że oczywiście małe kroki do osiągnięcia danego celu, to jest jedna rzecz, ale też bardzo wyraźnie określać success kryteria, czyli po czym poznamy, że ten cel jest osiągnięty, ten mały krok również. Oraz owner tego zadania. Każde zadanie musi mieć właściciela, bez wyjątku. Oraz rozliczania z akcji. Każdy na spotkaniu powinien mówić, co się działo w danym tygodniu z jego zadaniami, nawet jeżeli nic się nie działo. I to teraz praktykujemy i powiem szczerze, że to działa. I możesz zadać pytanie w ogóle, jaki to ma sens, że ja mówię, że hej, dzisiaj w tym tygodniu nic nie zrobiłem. O co chodzi? Czy to ma wywołać jakieś poczucie winy we mnie, czy mam się przed kimś tłumaczyć? Nie, to chodzi o to po prostu, żebyś ty zawsze był w tym procesie. Nawet jeżeli on jest zawieszony, to ty masz go z tyłu głowy. I może na przykład tam potrzebujesz trochę więcej czasu, bo to jest zadanie jakieś kreatywne, musisz troszkę poinkubować to. To jest bardzo ważne. Druga płaszczyzna to komunikacja. I tutaj zmieniliśmy troszkę nasz styl komunikacji. Do tej pory komunikowaliśmy się przez Slacka. Slack jest wspaniałym narzędziem, polecam ci gorąco. Natomiast to, co ustaliliśmy dodatkowo, to to, że każdy projekt ma swój własny kanał. Na Slacku oczywiście. I owner projektu odpowiada za ten kanał. I wydawałoby się to może banalne albo takie niepotrzebne, że jakieś średniej wielkości projekty, czy nawet małe, mają oddzielny kanał, a jednak okazuje się to bardzo efektywne, ponieważ jeżeli używasz takiego narzędzia do zarządzania projektami, jak na przykład Trello, my akurat takie używamy, albo inne narzędzia do zarządzania projektami, to oczywiście tam możesz prowadzić pewien czat i rozmawiać na karcie zadania, ale okazuje się, że to jest no jednak mało efektywne. W wypadku, kiedy potrzebujesz szybkiej wymiany informacji albo zasięgnąć opinii, lepszy jest kanał na Slacku. I to mówię z naszego już doświadczenia tutaj wypracowanego. Trzecia płaszczyzna, czyli ogarnięcie całości. No jak się okazuje, lepiej jest pracować w dwójkach. I nie wiem, czy śledzisz świata IT, świat programowania, ale zdarzają się takie firmy, gdzie po prostu programuje się we dwójkę. Jedna osoba pisze, a druga obserwuje i pomaga. Może tutaj to nie wygląda w ten sposób, że jedna osoba pisze na przykład propozycję gdzieś wpisu, a druga obserwuje, natomiast ważne jest, żeby mieć partnera do zadania. Może nie do każdego, bo są bardzo proste zadania, ale generalnie, jeżeli pracujesz w dwójkach, to jest zupełnie inna energia i to jest zupełnie inna praca. I do tego cię zachęcam. To są tylko trzy dosłownie wybrane wnioski, które pojawiły się na tym warsztacie. O, cześć, Lena. Które pojawiły się po tym warsztacie, natomiast jest ich znacznie, znacznie więcej. Dosłownie karteczkami zakleiliśmy całe drzwi wejściowe do domu, więc uwierz mi, jest tego dużo. I to są konkretne wnioski oparte na naszych doświadczeniach. Myślę, że wspaniały case, żeby zobaczyć, jak nie robić pewnych rzeczy, pomimo, że się no, je zna. Bo no, z turkusem mamy do czynienia, niektórzy z nas na co dzień, a jednak się okazało, że to jest za małe doświadczenie. Ale tyle o tym. Następnym razem pogadamy o czymś więcej. A w międzyczasie zapraszam Cię na naszą stronę dużośniadanie.pl. Już teraz możesz zarówno zakupić bilet, jak i zobaczyć, za co zapłacisz. Całkiem dosłownie, bo poszliśmy o krok dalej i na naszym wydarzeniu chcemy się dzielić również kosztami, więc wchodzimy w pełną transparentność, pokazujemy, co ile kosztuje, za co tak naprawdę płacisz. I ja szczerze mówiąc, jeszcze czegoś takiego nie widziałem na żadnej polskiej konferencji, więc to jest ciekawe, turkusowe podejście, transparentne. Więc zachęcam Cię też do wyrażenia swojej opinii, co Ty o tym sądzisz. No i do zobaczenia w Krakowie. Trzymaj się.